Hej czołem. Dzisiaj powiem o tym, jak przygotować się do egzaminu sprawnościowego do wojska, czy egzaminu, który cyklicznie się zdaje co roku. Dla niektórych może te porady będą logiczne i bez sensu, że w ogóle to mówię, ale z tego co widzę, to niektórzy naprawdę nie trybią, o co tam tak naprawdę chodzi. I czasami, jak się patrzy na te egzaminy, o co naprawdę żołnierze. No, aż dziw bierze, że nie wiedzą o podstawowych rzeczach, które powinny im pomóc zdać każdą konkurencję na wyższym poziomie lub w ogóle zaliczyć. Niektórzy, wiadomo, mają nawet problem z zaliczeniem na ocenę dostateczną, dlatego myślę, że te kilka porad, które powiem, im pomogą. A niektórzy może chcą na przykład z czwórki na piątkę wskoczyć i też mają z tym problem. I może te rzeczy, o których powiem, im wtedy pomogą. Jeżeli Wam się film spodoba, dajcie łapę w górę, subskrybujcie, będziecie wtedy na bieżąco z innymi materiałami, które będę na bieżąco stawiał, dotyczące wojska i walki wręcz i innych takich ciekawych, może dla niektórych, rzeczy. Dobra, także lecimy. Jakie konkurencje się zdaje w wojsku? No to przypomnijmy sobie, zaczniemy może od pierwszej konkurencji, bieg na 3000 metrów, zamieniany na, albo wybieracie, albo bieg na 3000 metrów, albo pływanie ciągłe przez 12 minut. Nawet niektórzy o tym nie wiedzą, że mogą sobie wymienić to na pływanie, tak? Jeżeli ktoś jest dobrym pływakiem, to oczywiście sobie wybiera pływanie i sobie przez 12 minut pływa. Kolejna konkurencja to jest skłony tułowia w przód, czyli popularne brzuszki wykonywane przez 2 minuty. Kolejna konkurencja, podciąganie na drążku, wymieniane na ugięcia ramion w podporze przodem, ale jesteście wtedy oparci na ławeczkę. No i czwarta konkurencja. Bieg wahadłowy wymiennie na kopertę, także też do wyboru. No to zacznijmy od biegu. Słuchajcie, logiczne jest to, że biegacie na stadionie i stadion, jedno kółeczko to jest 400 metrów, czyli macie do pokonania 7,5 kółka. I teraz tak, jeżeli ktoś mi mówi, że on biegał, zapierdalał, 3 miesiące się przygotowywał, no ale ja się pytam, jak ty chłopie biegałeś, nie? No to on sobie po parku biegał, nie? Czy tam po lesie sobie biegał. No to jest bez sensu przecież, nie? Słuchajcie, macie do pokonania 3000 metrów, a nie 5000, czy tam luźnym truchtem, czy jak. To się biegnie na czas, a nie na długość i nie na trucht i tak dalej. Macie, załóżmy, damy dla przykładu, żeby nam się dobrze liczyło, 15 minut jest tą graniczną, że 15 minut musicie przebiec, żeby zaliczyć 3000. No to sobie ćwiczcie też na stadionie. W większości miejscowości jest dostęp do stadionu. Jeżeli nie macie takiego dostępu, no to przynajmniej raz w tygodniu sobie jedźcie na taki stadion, gdzieś do najbliższej miejscowości, gdzie stadion jest ogólnodostępny i sobie ćwiczcie na tym stadionie, a nie gdzieś jakieś bieganie po parkach i takie duperele. No to wiadomo, to można sobie biegać dla ogólnej sprawności fizycznej, ale jeżeli chcecie się przygotować do biegu na 3000, gdzie zdajecie na stadionie, to też trenujcie i przygotowujcie się na stadionie. I sobie wyliczcie po prostu, ile potrzebujecie na jedno okrążenie. Jeżeli chcecie mieć w 15 minut pokonać ten czas, no to wychodzi, że na jedno okrążenie potrzebujecie 2 minuty. I tak trenujcie. I później przy egzaminie też stoperek, pach i na bieżąco widzę, jaki mam czas i wiem, czy przyspieszyć, czy zwolnić, czy jakie tempo mam sobie narzucić. A nie, że kurde, ktoś zapierdziela 3 kółka na maksa, a później już nie ma siły i sobie idzie i się głowi, czy zaliczy, czy nie zaliczy, czy zda, czy nie zda i nie wie, jaką będzie miał ocenę. Także to jest według mnie podstawa, bieganie, trenowanie też na stadionie. No i te 3000 biegacie, 7,5 kółka, najlepiej sobie podczas przygotowywania biegacie sobie 8 kółek, żeby mieć te 200 metrów zapasu gdzieś tam tego tlenu, żeby Wam było więcej później na egzaminie. Wiadomo, będziecie zestresowani, będziecie mieli gorszy dzień, no a trenowaliście już na 3200 metrów, tak? Bo 8 kółek pełnych biegaliście ze stoperem 2 minuty,
Jeżeli chcesz mieć lepszy czas, bo masz inne normy, to wiadomo, podziel sobie ten czas, tam 13 minut też sobie podziel na 7,5 kółka i zobacz, jaki powinieneś mieć czas na jedno okrążenie. I tak to robimy. Druga konkurencja, skłony tułowia w przód w czasie 2 minut. I powiem tak, kto wam broni, żebyście mieli tak zwanego sekundanta? Niektórzy wchodzą do tej konkurencji, kładą się i szybko robią, szybko, 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 bo mają tylko 2 minuty. 2 minuty to jest bardzo dużo czasu. Uświadomcie to sobie, ci, którzy tam jeszcze tego nie jarzą, nie? A tak zrobicie 20 skłonów w przód bardzo szybko, spalicie mięsień i później nie będziecie w stanie tego zrobić. A tak na spokojnie weźcie sobie, nie wiem, poproście dowódcę drużyny, niech wam podejdzie. WF-ista podejrzewam, że nie będzie robił problemu. Ja tam takiego problemu nigdy nie miałem. Zawsze mogłem żołnierzowi pomóc, czy jakiś dowódca drużyny żołnierzowi tam, ten, który miał problemy z tym, został ze stoperem i mówił spokojnie, minęło dopiero 30 sekund, masz czas, zwolnij. I rób wolniej, tak? Bo jeżeli będziesz robił wolniej te skłony, to zrobisz ich więcej i zmieścisz się w ciągu 2 minut i zrobisz tyle, ile musisz, czy to 50, czy 60, czy ile tam masz w normie, czy na zaliczenie i nie będzie z tym żadnego problemu. No niektórzy mają duże problemy, nie ukrywajmy, dlatego warto mieć tego sekundanta ze stoperem, który ty będziesz robił sobie na spokojnie brzuszki, on się będzie trochę hamował, zwolnij chłopie, bo masz czas, tak? Masz czas na spokojnie i tak dalej. I to jest to, to jest właśnie dobry myk. Nie wszyscy to stosują. Wiadomo, jeżeli ktoś nie ma z tym problemu, to wejdzie, zrobi i ma piąteczkę i jego to nie interesuje, ale jeżeli ktoś ma problem, no to weźcie to pod uwagę. Podciąganie na drążku. Tutaj też nie warto się śpieszyć, bo później ktoś mówi, no kurde, zrobiłem 20 razy, a mi policzył WF-ista, egzaminator, że zrobiłem tylko 10. No tak, bo jeżeli masz mieć ręce proste w łokciach, po opuszczeniu w dół, to masz mieć ręce proste w tych łokciach, tak? Dlatego rób lepiej wolniej, żeby wszyscy wszystko widzieli i wtedy nie będzie problemu. Wtedy sobie zrobisz 10, a nie 20 i 10 będziesz miał zaliczone, nie? I tak samo broda. Broda nad drążkiem to jest ta kwestia dokładność i wtedy wszystkie powtórzenia będą zaliczone. No i ostatnia kwestia, dobrze wiecie, że ten drążek jest delikatnie sprężynuje. Warto robić po co robić siłą, jak można robić technicznie, nikt tego nie zabrania. Można poruszyć całe ciało. Jak chcecie wiedzieć, jak to robić, dajcie w komentarzu, to pokażę, jak to najlepiej zrobić na jakimś osobnym filmie. Jak bujnąć ciało, żeby sobie bez najmniejszych problemów zrobić sobie te ileś tam powtórzeń na tym drążku, nie? Załóżmy te 10, nie? To jest tam luzik generalnie. Jeżeli wolicie robić zamiast drążka ugięcia w podporze przodem na ławeczce, tak samo róbcie to powoli, bo znowu będzie wam WF-ista liczył raz, 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 a wy zrobicie 10 razy, a będziecie mieli zaliczone praktycznie tylko 2 powtórzenia, nie? No, także tutaj też zwracajcie uwagę na to, żeby dokładnie zjechać nisko klatką piersiową, barkami poniżej linii łokci, no i tak samo wyprostować się, żeby ręce były proste w łokciach. No i ostatnia konkurencja, bieg wahadłowy, zamiennik na kopertę. Ja proponuję przećwiczyć sobie kopertę. Pobiegnijcie sobie kopertę 4-5 razy, przećwiczycie i naprawdę nie jest to męczące, to jest naprawdę luzacka konkurencja, nie? A 10 na 10, niektórzy wolą 10 na 10, no ale jeżeli jesteś słaby tam kondycyjnie, fizycznie, to weź pod uwagę to, że 10 metrów razy 10, ten bieg wahadłowy przebiec, no to jest duży wysiłek, no bo za każdym razem hamujesz i musisz przyspieszać, hamujesz, musisz przyspieszać i zwalniać. I jest duże obciążenie na stawy, jest duże obciążenie na nogi i możesz właśnie no, tutaj na tej konkurencji też uzyskać jakąś tam gorszą ocenę, a wyćwiczysz sobie kopertę i będziesz miał piąteczkę z koperty, nie? Także myślę, że to są wszystkie takie rzeczy, o których chciałem powiedzieć i które mogą wam pomóc. Przemyślcie sobie to wszystko, nie będziecie mieli problemów z zaliczaniem egzaminu sprawnościowego. Także dobra, jeżeli się podobało, no to słuchajcie, łapa w górę, subskrybujcie i dajcie komentarz, czy czegoś nie pominąłem, czy chyba, że macie jakieś inne swoje
porady, no to tak też napiszcie w komentarzu, co warto, jak warto te egzaminy sprawnościowe zdawać, nie? Także dzięki i cześć i czołem.